Rodzinie Kowalskich. Cześć, to my Kowalscy! Mam na imię Julia i mam 25 lat. A to moja córka Ewelina i ma 7 lat. Tak, jesteśmy bardzo biedni i mieszkamy w Starym Chlewie. Mamy fundację, która pomaga najbiedniejszym ludziom świata. Co nam zabrać do domu? Tak, do domu z tatą. Mamy do domu dziecka. Oto bardzo biedna i pomagająca rodzina. Rodzina Kowalcy, wygonimy! A więc wchodzimy do domu! Tymczasem pojawiają się problemy z babcią, która nie ma pozytywnego stosunku do zmian. Tym brudzią być jak kręć! Ja wszystko znowu zepsuł! To kręcenie! Nie babciu, bo ty ciągle coś pokazuję piłek i to kręcenie! Zajęć to! Tu nie zabawka jest w lecie! Uciekaj się stąd! Jak widać, relacje między rodziną nie są najlepsze. Musimy naprawić nie tylko dom, ale i relacje między rodziną. W takim razie najpierw obejrzymy pokój dziecka. Ewelinę. Ja tutaj śpię. Tutaj śpię. Śpię tutaj. To są moje zabawki. A tam. Tutaj mamy na szczur pułapki. Tutaj mam dywanek. Ja nie mam pułapek. Tymczasem babcia skutecznie utrudnia zobaczenie głównego pokoju. I babcia na kurtkę pięknie! Dam na kurtkę! Biedaku, do domu nie chcą wpuścić! Gargamele! Złodzieje, gargamele! Trwają negocjacje w sprawie usunięcia kurtki. Tymczasem pojawia się gość specjalny odcinka. Justin Bieber! Teraz dla was zaśpiewa! Udało się. W końcu możemy wejść do głównego pokoju. Tutaj mamy kuchnię. Tu jest... Tam jest pokój mojej córki. No, ojciec! Zostawił tu jedyna, ponieważ pamiętam, że był pijakiem. Ale tu jest normalnie dach
przecieka, szybko powybijane. Tu łóżko moje, to łóżko moje. Jakaś lampka tu. Obejrzeliśmy już dom. Teraz czas na remont, a rodzinka jedzie na wakacje. Możecie pojechać na wakacje. Yeah! Yeah! A my zrobimy wam dom, o jakim nie marzyliście. A oto jedzie wasza limuzyna, która zabierze was na wymarzone wakacje. Do Włoch. Albo jeszcze dalej. Oto prezent od naszego programu. Telefon. Zadzwonię do was, żebyście otworzyli pudło. Proszę, pudło wręczamy. Proszę nie otwierać tego pudła, zadzwonimy, proszę. Proszę jej nie otwierać. No! Za tydzień będzie wasz dom nie do poznania! Rodzinko odjeżdża na zasłużony wypoczynek. Tymczasem my od razu bierzemy się do pracy. W trzech dniach zobaczymy, jak przebiegają prace. Budowlańcy pędzą na plac budowy. Nawet Justin Bieber tutaj pracuje. Praca wreszcie. Idziemy na górę. Tutaj jeszcze mniej ukończone. No pokój dla gości. Czy też pokój gościnny? Taki o. Strych, a tak srać. A tutaj już śpią, już się niektórzy wprowadzają. Widok też piękny, prawda? Będzie piękny ogród. Dzieciaki drogie się wkradli i pomazali. Justinie, dlaczego pomagasz? Rodzina jest biedna i trzeba jej bardzo pomóc. Justin zdecydował się uczestniczyć w niebezpiecznych zawodach freestyle'owych, aby zebrać pieniądze dla rodziny. Na start zdecydował się także projektant. Przenieśmy się teraz do Włoch, gdzie wypoczywa nasza rodzina. Oto nasza rodzina, która wypoczywa nad piękną włoską plażą nad jeziorkiem włoskim. Co powiecie? Fajnie tu jest? Tak. O, ktoś dzwoni. Halo? Rodzinka? Jak tak bardzo lubicie dzieci, to mamy dla was tą niespodziankę. Oto Dzidziuś. Naprawdę? O, to jest wasza córeczka. Nadszedł już ten dzień. Rodzina Kowalskich jedzie zobaczyć swój nowy, lepszy dom. Oto jedzie nasza rodzina! Oto nasza córeczka, która się wstydziła, więc została jeszcze z ośrodku. Trochę się wstydzi, prawda? Tak. Ale oto nasza rodzinka, która jedzie! Rodzinka! Daję wam 1 000 000 złotych i macie zapłacone wszystkie wasze kredyty. I wreszcie wyjdziecie na prostą. Tak! Rodzina Kowalskich rozpoczyna nowe życie, ze spokojem patrząc w przyszłość.